Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mass Effect. No i oczywiście pod ostatnim filmikiem poprosiłem was, żebyście mi powiedzieli, na jaką planetę mam się udać. Oczywiście mieliście wyjebane. Okej. No ale dobra, ja sam poszukałem, nie potrzebuję waszej pomocy, jak nie to nie, łaski bez. I się dowiedziałem, że muszę polecieć na planetę Therum. Tak więc tutaj się udajemy. Ląduj! No i szukamy Liarę Zoni. No i tutaj wybieramy sobie ekipkę. Czyli na pewno nie Garusa. Tak więc może weźmiemy Kaidana. Nie, najbardziej by mi zależało na siły bojowej. Tu Ashley w sumie jest dobra w sile bojowej. No to Ashley i Kaidan, niech będą oni. Dobra, sprawdź zespół. Aha, czyli możemy pewnie jakoś sprawdzić, jak oni się będą zachowywać w walce, ale dobra, akceptujemy oddział i na poszukiwanie Liary Zoni weźmiemy sobie ludzi. No to było dość twarde lądowanie, no i rozpoczynamy. No dobra, czyli na razie mamy przejechać się samochodzikiem. Na szczęście w poprzednich odcinkach, tam w poprzednim jeździliśmy nim, czyli już wiemy co tutaj się dzieje. Jak się strzela, co ogólnie o co chodzi. Pewnie kilku przeciwników nas tutaj przybita. Dobra, jak na razie tutaj nic nie ma po drodze. Prawie jak Mars tutaj ta planeta. O, tam mamy jakąś gwiazdę, która świeci bardzo ostro. Albo po prostu jakieś słońce, jakieś światło z tej planety. Fajnie, fajnie to wygląda. Myślałem, że tutaj mamy się dostać, ale chyba jednak nie. Mamy tutaj jakieś... No widać tutaj cywilizację. Widać, że coś tutaj się dzieje. Aha. Dobra. Czyli jednak tutaj. Nie, dobra. Zobacz, spójrzmy na mapkę. A gdzie ja jestem? Mako, tak się nazywamy. Aha, tędy, tam jeszcze pod górę, dobra. Dobra, kumam, czacze. Nie zauważyłem tego, sorry. Ciekawe, ile w tym odcinku zrobimy zapisów. Myślałem, że tu będzie jakiś gruby spad, ale na szczęście nic takiego się nie dzieje. Dobra, zobaczmy może, ile mamy zapisów. 23, dobra. Więc od 23 zaczynamy. I to będzie 10 odcinek, czyli tak średnio dwa zapisy na odcinek, czyli w sumie no nie ma lipy. Dobra, w dobrą stronę jedziemy, w dobrą. O kurwa, co to jest? Wow. O kurwa, kto to strzela? Tam są jakieś wieże chyba. O ja. Dobra, jak na razie udaje nam się uniknąć tych ich ataków, ale my słabo strzelamy. Kurde, no. Dobrze. O nie. No dawaj go. Jezus Maria. Dobra, ten już powinien być rozwalony. Tak jest. Pięknie. Dobra. Mamy kolejny poziom, ale to sobie go dodamy, jak wyjdziemy z tego pojazdu. Pierwsi przeciwnicy za nami. Dobra. To ile jeszcze? No, jeszcze tu jeszcze sporo. Tutaj mamy rafinerię, później... No dobra, ciekawe co tutaj będzie. Dobra, kolejni przeciwnicy przed nami.
Na razie ich nie widzę. Dobra, tutaj chyba będą. Dobra, tam już jest wieżyczka, widzę. Dobra. Dobra. Pierwsza wieżyczka już nie istnieje. Dobrze, nie trafiają. Pięknie, druga teraz nie istnieje, ale tu jest więcej jeszcze strzelających. Pięknie. Jeszcze ktoś tutaj do nas strzelał. Dobra, ale co teraz, z buta dalej lecimy? Nie no, chyba nie. Aha, tu jest rafineria, ale możemy to dookoła tutaj bujnąć, czyli pewnie musimy to zrobić. Tędy. Kurwa. No dawaj, co tak przestał skręcać nagle? Dobra, jest kolejna wieżyczka. No, dobra, pięknie. I tylko piechota została. O, już coś tam jest. Szczelna komora. Pięknie. Myślę, że pozbyliśmy się kilku. Dawaj go. Pięknie. Ale jeszcze, o, ale więcej ich jest. Pięknie, dwóch naraz zajebaliśmy. Kurde. No co jest, co tutaj? Pięknie. Dobra, jeszcze dwóch gdzieś tutaj się kryje. No nie wiem, nikogo tu nie widzę. No to lecimy dalej. Dobra, ale tutaj chyba już trzeba będzie z buta. Dalej chyba. Spróbujmy sobie postrzelać, ale to chyba nic nie da. Tam mamy baterie słoneczne. No dobra. Wysiądźmy. Zobaczmy, co się dzieje w środku. Nic, kompletnie nic tutaj się nie dzieje. Zobaczmy, co po drugiej stronie. Dawaj, Shepard. Nie jesteś aż tak zmęczony, nie pierdol. Zamknięta skrzynka. Zobaczymy, co w niej jest oczywiście. Łatwa deszyfracja, tak więc dawaj, jedziemy. Aj. Pięknie, sekunda została do końca. Dobra, bierzemy. Coś tam było czwartego poziomu. Dobra, to chyba te tutaj lewe drzwi będą miały jakiś wpływ. Pewnie sprowadzimy tą tutaj bramę na dół. Szafka z bronią. O! Ktoś tu jest. O kurwa! Yeah, nie spodziewałem się, że tutaj będzie takie przywitanie. Ale w sumie moja wina, bo powinienem przecież się domyślić, nie? Dobra, to tutaj włączmy bramę. Weźmy te bronie. Aj. Dobra. Sejmitar, młot i chłodnica. Dobra, bierzemy wszystko. No i teraz z powrotem do samochodu. Lecimy dalej.
Dobra, myślę, że to chyba będzie dobry moment na zapis gry. No i jeszcze ktoś tam za nami jest. A pewnie w tej drugiej wieżyczce, tutaj w tej drugiej bramie. No ale dobra, lecimy dalej. No i zapiszmy sobie grę, czyli 24 zapis to będzie. Okej. Musi to chyba być jakiś wulkan, albo nie wiem, bo zamiast wody mamy chyba lawę, albo to jest... Nie no, raczej lawa. Chyba jestem pewien, że jakbyśmy tam weszli, no to koniec. Dobra, kogoś już tam widać i strzela do nas. O nie, dostajemy. Dobra. Z takiej odległości oni potrafią strzelać, a naprawdę mają długi dystans, jeśli chodzi o strzelanie. Dawaj go. Dobrze. Ale prosto się nadzialiśmy na to, kurde no. Dobra, zobaczmy mapkę, no i już jesteśmy blisko, w miarę. Dobra, ciśniemy dalej. Tak więc ogólnie tutaj przyjechaliśmy po Liarę Tsoni, czyli po córkę matki Benezi. I zobaczymy, czy ona nas przybliży do Sarena. Tak ma przynajmniej być. Tak więc zobaczymy. Pięknie! Doskonale. Dobra, wejdźmy tutaj na górkę. Jeszcze tutaj po prawej stronie ktoś w nas strzelał. Ale tutaj za tą górką chyba. Dobra, jest następny. Grenadier. No uwaga. Bardzo mało życia mają. Dobrze. I kolos jeszcze. O nie. Pięknie, już nie ma tarczy. Dobra, końcowa życia. Ale my chyba też mamy końcóweczkę. Dobra. Dobra, już nikt w nas nie strzela. Puściutko, kompletnie. No i wjeżdżamy chyba w miejsce docelowe, dobra. Mamy jakiś tunel. I dobra, a nie, da się zapisać gry. Patrzcie, jakie skurczybyki. Aha, czyli to tutaj tunel, dobra. Wyjdziemy na powierzchnię, pewnie jakaś walka. Znowu tunel i na miejscu jesteśmy. Tak więc nie dajmy się teraz zabić po wyjściu na powierzchnię. Dobra. No co jest? Ej, no co jest? Dobra. A, bo oni tutaj schowani byli. Jezus. Niby strzelałem prosto w nich, ale jakoś coś się nie dało. Zastanawia mnie to tutaj, co tak świeci ładnie. No, no naprawdę mi się to podoba. Dobra, co tu się dzieje? Coś tu mamy? Nie, nic. Myślałem, że tutaj jakaś może znajdźka będzie ciekawa, ale nic nie ma. Okej, przed nami chyba już nie ma żadnych przeciwników. Wczytywanie, dobra, czyli będzie zapis. Tak jest, 25 zapis. Drugi w tym odcinku, czyli średnia już zrobiona. Dobra, wbijamy do tunelu. O, uwaga! Grenadierzy.
pięknie. No i jeszcze wyjeżdżamy z drugiej strony. Ja myślałem, że tu już będzie koniec, o, a tutaj ładny komitet powitalny. Dawaj! Pięknie! Dobra. Wszyscy padli? Wejście do tunelu. Obóz wydobywczy, czyli tam musimy dojechać, czyli jeszcze dalej. Dobra. Aha, czyli tutaj już trzeba wyjść z samochodu. Z samochodu, kurwa. Z naszego pojazdu. Dobra. No i teraz z bucisza trzeba dalej cisnąć. Ale tutaj jest powietrze normalne, chodzą bez żadnych kasków ani nic, tak więc nie powinno być problemu. O, tutaj celność będę musiał poprawić. Bo mnie bardzo irytuje celność mojego karabinu. Kto to strzela? A tam, o kurwa. Dobra, chwila przerwy. Niech celność wróci. Pięknie. Jeszcze jeden szturmowiec. Pięknie. Dobrze jest. Shepard jest naprawdę dobrym przywódcą. Okej. No dobra, zbliżamy się powolutku już do celu, ale jeszcze kawałeczek jest przejść do przejścia. Tam nic nie ma. Dobra. Uwaga, trzeba się schować. Jest tu za czym? Jest. Pięknie. I już wszystko. O kurwa. No jednak nie wszystko. O! Padli we dwóch. Kto tutaj tak strzela? O Jezus. Będzie ciężko. O, już mamy mało życia. Dobra, omni żelek. Dobra, zbliża się tutaj. Niestety. Uwaga. Dobra. O Jezus, dawaj omniżel, nie mogę użyć omniżelu. O kurde, i będzie ciężko, końcówka życia. Pięknie. Kto jeszcze strzela? Tamten, to spróbujmy użyć karabinu snajperskiego. O nie. Nie, karabin snajperski to nie będzie dobra opcja. Dobra, jest, wracają nasi towarzysze. Więc niech który rozwali tego napierdalacza z daleka. Dawaj, Ashley. Jedziesz go. No. Dobra, chyba trafiłem. Dobra, no nic, ciśniemy. Zbliższa, o. A to snajper. Proszę bardzo. Pięknie. Dobra, już chyba wszyscy. Tak więc nasi współtowarzysze powinni wstać zaraz. Tak, bo nawet muzyka się skończyła. Czy ja muszę do nich tam podbiec? No, dawaj, dawaj, wstawajcie. Ej, co jest? Kto jeszcze strzela? O Jezus, tam jeszcze. O nie!
Dobra, trzeba jak najszybciej się chyba dostać na górę. Tak więc to też czynimy. Nie będziemy stać tutaj jak osły i dawać się strzelać. Dobra, są za mną, dobrze. Ale Ashley nie żyje. Dobra, może dam Kaidanowi omniżelek. Trzymaj, ziomuś. Dobrze. O, jest kolejny poziom. Dobra, chyba teraz będzie fajnie go dodać. 18 poziom. Już mamy. Dobra, karabiny szturmowe do końca. Wydłuża serię i redukuje pozbawienie celności. Doskonale. I pancerz bojowy dawaj. Przywraca większą część tarczy. No i kolejny poziom dalej. Kaidan. 28 punktów mamy tutaj do rozdania. Tak więc rzut, bariera, deszyfracja. O, dawaj deszyfrację. Elektronikę odblokowano, zwiększa promień i siłę sabotażu. Dawaj do końca tą elektronikę. Jeszcze bardziej zwiększa promień i siłę. I już ma do końca deszyfrację. Dawaj pierwszą pomoc może. Odblokowano medycynę. A medycyna co tutaj daje? Skraca czas ładowania leczenia, daje zdolność porażenia nerwowego. Dawaj medycynę, ty będziesz naszym tutaj lekarzem. Ogłusza ograniczonych organicznych wrogów. Na dłuższy czas zwiększa ilość obrażeń toksycznych. Dobra. No i strażnik jeszcze. Tak więc, no, Kaidan już jest bardzo dobrze tutaj wyszkolony. Dalej, Ashley. Ashley może być wyszkolona szturmowo. Przypływ adrenaliny. Zdrowie odblokowane, tak więc chcę, żebyś miała dużo zdrowia. Do końca, pięknie. No i w karabinach też, żebyś była tak dobra jak Shepard. Doskonale. Pancerz. No i dobra. I mamy teraz bardzo dobrze wyszkolony zespół. Myślę, że będzie bez problemu. O! No uwaga, on ma tam końcówę życia. Dobra, Ashley, wstawaj, czy trzeba po nią pójść chyba? A nie, dobra, sama wstała. Kaidan ma zajebistą barierę. Dobra, nic tutaj nie ma do zebrania, a szkoda. Naprawdę szkoda. No i dobra, zbliżamy się tutaj do obozu wydobywczego, tak więc kolejny dobry czas na zapisanie gry. Czyli już jesteśmy ponad normę. Trzeci zapis. Zapis ukończony. I lecimy dalej. Dobra, na pewno tutaj ktoś będzie, jacyś nowi przeciwnicy. Tak więc trzeba będzie tylko ich znaleźć i zabić. A nie, mamy filmik. No to grubo, kurwa. Kolos plus armia. Dobra. Pasowałoby się schować. No i po kolei lecimy. Oja! No to Shepard już grubo dostał. Pięknie. O nie, Shepard zginął. Kurde. Dobra, czyli no ostatnio, przecież przed chwileczką zapisaliśmy. Właśnie po to robię te zapisy, żeby właśnie w takich sytuacjach być od razu przygotowanym. Nie wiem, czy będzie dało się przewinąć ten filmik. Zobaczymy tą cutscenkę. Nie da się. Próbuję escape, enter, spacja, wszystkie takie podstawowe klawisze, ale niestety nie da rady. Dobra, teraz postaram się nie zginąć.
Dobrym pomysłem chyba będzie rzucenie granatu. Pięknie. Aj, nic. Nie zadał się. O Jezus. Shepard. Dobra, jest dobrze. Został tylko kolos. Pancernik getów. Dawaj go. Dobrze. Tracił już życie. Dobrze, zobaczcie. Teraz ani jeden z naszej drużyny nie został zabity. Dobra, końcowa. Pięknie. Okej. Czyli teraz można tam wbijać, ale może się tutaj trochę porozglądamy, co tutaj się dzieje w ogóle. Dobra, tutaj chyba nic. Dobra, w sumie nic tu się nie dzieje, tak więc wchodzimy w miejsce chyba docelowe. Nie no, raczej na pewno. No i dobra, jesteśmy już po drugiej stronie, jesteśmy w środku. Był autozapis, tak więc dobra, możemy lecieć dalej. Co tutaj mamy? Mamy windę w dół. Dobra, no to ciśniemy do windy. Możemy trochę sprintem pobiec. Czyli wchodzimy teraz pod ziemię, tak? Jak widzicie... O! O Jezus, ktoś tu na nas już czekał. Dobra, już zabity. Pięknie. Pięknie. Dobra. Shepard, jesteś zajebisty. Area secured. Dobra, tutaj trzeba uważać na te bomby. Bo naprawdę można stracić sporo życia przy nich. No okej, okay, jesteśmy już przy tej windzie. Nic tutaj do zbierania nie ma. No i dobra, jesteśmy w windzie. Zobaczmy, co tu się dzieje. Mamy szybę. No i sporo w dół jedziemy. Okej, powoli dojeżdżamy na miejsce, tak jest. Czyli już jesteśmy grubo, grubo pod poziomem morza. Jeśli tutaj w ogóle coś takiego jest jak morze. O Jezus! Dobra. Pięknie, jeszcze jeden. Dobrze. No dobrze, sobie poradziliśmy z nimi. Tutaj kolejna winda. Czyli z windy do windy. Czyli dobra, jeszcze niżej musimy zjechać. No to jedziemy. Dobra, zbliżamy się powoli do końca tego odcinka, tak więc zjedziemy na dół, zobaczymy, co nas będzie czekać. O, uwaga! Aha. I chuj. Winda się zepsuła. Ale na szczęście... Aha, zaraz nad tym miejscem, gdzie mieliśmy wylądować. Dobra, tak więc jak widzicie, tutaj nie ma jak na razie żadnych przeciwników, a tam już mamy jakiś panel. I musimy zejść pewnie na rampę w dół i tutaj jakaś wieża Protean. Dobra, tak więc dalej poszukiwaniami Liary Sony zajmiemy się w następnym odcinku. Zobaczmy tutaj jeszcze dziennik. Ruszaj do Artemis Tau. No to przecież jesteśmy tutaj.
tu jakby się okazało, że to kurwa nie ta planeta, to normalnie bym się chyba zabił. No ale dobra, ten odcinek będziemy kończyć, tak więc dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku Mass Effect. Siemano!